Cześć, testujemy właśnie BMW 650i w wersji Cabrio i kiedy wczoraj odbierałem ten samochód w Warszawie przy 40-stopniowym upale, nie mogłem nawet marzyć o tym, że już dzień później w Krakowie będę mógł przetestować coś, co mówili Bawarczycy, że podobno tym samochodem można jechać podczas opadów bez dachu i zarówno kierowca, jak i pasażer nie zmokną. Sprawdźmy to. Musimy poczekać tych kilkanaście sekund, dlatego że otwieranie dachu troszkę trwa w tym samochodzie. Zastanawiam się, co myślą przyjeżdżający kierowcy o nas, że my testujemy kabrioleta bez dachu, kiedy mamy taką pogodę. Spróbujmy. No więc jedziemy w tej chwili 85 km na godzinę. Jako, że jest to obwodnica Krakowa, to możemy jechać jeszcze dużo szybciej, ale tak naprawdę wcale nie potrzebuję, dlatego że przy 90 na godzinę pod deszczem jadę i praktycznie ani jedna kropla deszczu do mnie nie dociera. To jest niewiarygodne, dlatego że deszcz pada dosyć intensywnie. Samochody, które jadą przed nami, wzbijają w powietrze całe mnóstwo wody, a ja jadę bez dachu i mnie to kompletnie nie dotyczy. Wielkie brawa, to rzeczywiście działa. A teraz zjeżdżam z autostrady, prędkość spadła do 40 na godzinę i tu niestety woda zaczyna mnie zalewać. Oto cuda aerodynamiki, zaczynam składać dach. W tej chwili już nie ma wyboru. Muszę się chronić przed deszczem.